jest pozycja, w której... Siemanko! Wczoraj zaliczyłem bardzo dziwną noc. Kiedy się zdarzy okazja iść na rykowisko do lasu? We wrześniu jest tutaj rykowisko, czyli moment, kiedy jelenie robią to, co robią duzi chłopcy. Czyli głośno ryczą, krzyczą i walczą. To są gdzieś blisko. Poznacie mojego najbliższego przyjaciela Kubę. Jakub Siczko, pierwszy człowiek na Księżycu. Którego zresztą widzieliście w odcinku z Filipin. Tutaj wproponowany, jak połamał dwie nogi i nieśliśmy go po 100 schodach. Poznacie również Gabriela. Teraz to się zestresowałem. Sprzątaj. Gabriel, sprzątaj. Który jest moim klonem, wygląda właściwie tak jak ja, co jest dosyć śmieszne, bo patrzę na niego i mówię, to Wiktor? Nie, to Gabryś. Jedziemy. To teraz powinniśmy mówić do ciebie kapitanie? Dokładnie. Ty. Cały czas powinieneś do mnie tak mówić. Ruszamy w podróż z kapitanem Gabrysiem. A tu za mną widzicie mojego najlepszego przyjaciela, o którym wam mówiłem chwilę wcześniej. To ten z połamanymi nogami. Pokaż te stopy, już dobrze działają? Drugie, ale dobre. Drugie. Zamówiliśmy kolejne tutaj, na Mazurach dobre robią. No i to z nim właśnie wczoraj próbowaliśmy znaleźć jelenia. Znaleźliśmy nawet, powiedziałem. Ja nie jestem żadnym jeleniem. Dziewczyn tylko coś brakuje, nie? Ale mamy Kubę. A krawne. Nie, tego nie można puszczać. Opowiem wam o tak naprawdę najważniejszych pojęciach tutaj na jachcie. Ja jestem prawdziwym laikiem, jeżeli o to chodzi, to za mną widzicie żeglarzy, którzy pasjonują się w tym i zajmują się tym nawet trochę zawodowo. Jak tam żeglarze, podekscytowani? Bardzo. Bo ja tutaj was zachwalam. Prawda czy nieprawda? To się wywalimy i będzie taki... Prawda, dlatego jesteś mu danym małżeństwem tylko. Wybórz mnie. Ten? Nie, tutaj jest na guziki, słuchaj. Tutaj. Za mną widzicie najważniejszy żagiel, który nazywamy grotem. Udało się. Gabryś nawet nie wydał dźwięku, jak go ta talia trzasnęła w twarz. Nie, no nie trzasnęła mnie. Nie trzasnęła, wszystko mam nagrane. Weź, no oj, trudno. Oparła mi się o twarz. Powiem ci, że tak bardzo patriotycznie wyglądasz tą flagą akurat za głową. Sam kapitan wręczył mi tutaj stery. Nie wiem, powierzył mi tak naprawdę swoje dziecko. To jest, wiecie, to jest trochę tak, jakby mi dał swoją pościel. Albo swoje auto. Albo swoją dziewczynę. O, to chyba najlepsze będzie określenie tego, co właśnie dla mnie Gabryś zrobił. I ja mogę stąd wydawać tylko polecenia, na przykład. Kuba, do roboty! No bo właściwie ja żadnej innych komend nie znam. Bardzo mało ludzi wie o tym, że Polska jest największym producentem jachtów śródlądowych na świecie. Kolejne pojęcia. Kabestany, jeden, drugi. Właśnie zostałem lekko zbesztany, że nie uważam na to, co robię. No tak. Człowiek zupełnie jest nieświadomy, wiecie, chodzi po tej łódce i mu się wydaje, że nic się tutaj nie wydarzy, a to właśnie trzeba uważać. Jaka jest właśnie dzisiaj pogoda? Żeglarska. Zmienna. Przyjechałem z misją kontrolną. To jest prawdziwe żeglowanie, a nie wy sobie wymyślacie. Kuba, uciekaj! Tu wczoraj byliśmy na ognisku, Wiktorku, za tobą. Na gołym rożku. Pokażę wam nawet z tego timelapsa, patrzcie. Zaraz będziecie świadkami ważnego wydarzenia, czyli pierwszego zwrotu, który dzisiaj zrobimy, tak zwanego sztagu. A coś powoli to idzie, więc zaczyna się. Pokażę wam to. Patrzcie. Jest takie, Wiktor, zjawisko przy brzegu. Czyli po prostu nie udało nam się żadnego zwrotu zrobić. Co to jest za przyrząd?
To jest przyrząd do pałowania nieposłusznych załogantów. Dobrze, chciałbyś siebie uderzyć tym, żeby pokazać, jak to się robi? Nie, nie, ale możesz dać mi aparat na chwilę, to zademonstrujemy. Zaczęło się. To jest prawdziwe żeglowanie. Płyniemy w zawrotnej prędkości tutaj. Jesteśmy przy samym brzegu. I właśnie o to tu chodzi. W lewo, w prawo. Jak to moja babcia kiedyś powiedziała, kiedy poszliśmy do lasu na wspólny spacer. Ale to jest monotonia. Tylko drzewa i drzewa. Udało się? To już koniec tego odcinka. Jeżeli wam się oczywiście podobało, tak jak w każdym odcinku, zachęcam do subskrypcji, polajkowania, jakichś komentarzy. Napiszcie, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach i czy ta formuła wam odpowiada. Do zobaczenia. Hej!